Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Marchewski. Kłaniam się i zapraszam na kolejny odcinek dobrego poziomu dźwięku. A dzisiaj chcę pokazać kolejną wtyczkę, której używam. Bardzo fajna wtyczka. Wtyczka nazywa się Infected Mushroom Pusher. Jest to wtyczka, której można sobie użyć w kilku sytuacjach. Na przykład w postprodukcji audiobooka, w momencie kiedy mamy track z lektorem, albo w postprodukcji już na samym końcu, kiedy już mamy gotowy mix albo mastering i zrobiliśmy korekcję, kompresję. Całą, całą, całą długą ścieżkę lub kilka ścieżek, i chcemy dać coś fajnego na samym końcu, aby ubarwić brzmienie naszej produkcji, czyli zrobić taką fajną przyprawę. Infected Mushroom Pusher jest takim enhancerem, czyli takim zmieniaczem, doprawiaczem, który powstał przy współpracy z firmą Waves Audio oraz kilkoma inżynierami dźwięku od muzyki klubowej. Co nie znaczy jednak, że trzeba go używać z muzyką klubową, bo jak sam producent Waves audio oraz inżynierowie dźwięku, którzy zrobili tą wtyczkę, sami twierdzą, że można tego użyć na jednym traku od wokalu przez instrumenty różnego kalibru do całego busa, czyli właśnie do całego e, efektu, e, do całej Wtyczki do całej ścieżki, tak naprawdę, lub kilku ścieżek do całego busa, czyli do całej grupy ścieżek i całego miksu albo masteru. Więc ja dzisiaj pokażę, jak można wtyczkę Infected Mushroom Pusher użyć na postprodukcji lektorskiej w audiobooku. Wykorzystamy głos Wojciecha Masiaka, znakomitego lektora, bo właśnie odnośnie jeszcze tej wtyczki, moim zdaniem trzeba tutaj mieć naprawdę dobrego lektora, żeby wykrzesać z Infected Motion Pusher to, co jest do wykrzesania. Infected Motion Pusher, tak jak wspomniałem, jest takim enchancerem, czyli zmieniaczem tonu, zmieniaczem brzmienia. Parametry tej wtyczki takie najważniejsze, to przede wszystkim dwa tryby pracy. Wtyczka może być kliperem i tutaj głównie e, może się koncentrować na dodawaniu wszędzie takiego fajnego przesteru. E, może być również y, limiterem. Przełączymy opcję na limiter. Jak widzisz, ja to teraz zrobiłem. Natomiast e, będziemy teraz skoncentrować się już na parametrach wtyczki. Jakie mamy tutaj parametry? Mamy Parametry odpowiadające za dolne częstotliwości. Dwa parametry. Pierwszy to oczywiście gain, który podbija dolne częstotliwości. Drugi parametr to parametr, którym zmieniamy harmoniczne. Bawimy się enchantserem, czyli zmieniamy harmoniczne dolnych częstotliwości. Ja to teraz zaprezentuję. Podbiję najpierw na maksa gain dolnych częstotliwości. Podbiję to na maksa specjalnie. Posłuchajmy. Uważając ze swojej strony, kochanie jako swoją cnotę, dobroć i łaskę. Ona będzie kochała. Okej, okay, a teraz e, będziemy bawić się kilkoma, ja tylko kilka zaprezentuję opcji, jakie możemy tutaj sobie odnośnie dołu wybrać. No to posłuchajmy e, na przykład pierwszej z nich. Uważając ze swojej strony kochanie jako swoją cnotę, dobroć i łaskę. Ona będzie kochała. Uważając swoją miłość za szczęście i obowiązek. A teraz następna, bawiąc się parametrem Low Note. Uważając ze swojej strony kochanie jako swoją cnotę, dobroć i łaskę. Ona będzie kochała, uważając swoją miłość za szczęście i obowiązek. Do wyboru kilka takich zmieniaczy możemy harmonicznymi e, pobawić się i bawić się zmienianiem dolnych e, częstotliwości w ten sposób nadajemy takie ciepło bardzo miłe dla ucha oczywiście nie przesadzamy ja Teraz ustawię tak na moje ucho, moim zdaniem, tak, żeby było ok, na Wojtka Głosie. OK, no i ja bym akurat dolne częstotliwości, wykorzystując Infected Mushroom Pusher, ustawił w ten sposób. Posłuchaj najpierw, jak to brzmi bez wtyczki, a potem włączę z wtyczką. Uważając ze swojej strony kochanie jako swoją cnotę, dobroć i łaskę. Ona będzie kochała. Uważając ze swojej strony kochanie jako swoją cnotę, dobroć i łaskę. Ona będzie kochała, uważając swoją miłość za szczęście i obowiązek. Okej. Okay. No i moim zdaniem naprawdę jest w tym momencie i cnota, i ciepło, i odpowiednie doły. E, no a teraz e, spróbujmy pobawić się kolejnym parametrem. E, Parametr, który ja zdecydowanie proponuję, to parametr tej wtyczki, czyli są i wtyczki, no myślę, że jak w naturze, tak i w dźwięku, a to parametr, który nazywa się fokus. Hokus fokus i czary mary, tak właśnie też ta wtyczka, ten plugin proponuje. I parametr fokus to częstotliwości odpowiadające za taką naszą prezencję, za podbicie tej prezencji, czyli również pobawimy się troszeczkę głosem Wojtka i ubarwimy jego częstotliwości bardziej, bym powiedział, takie środkowe, również nadamy takiego ładnego radiowego brzmienia. Też podbiję ekstremalnie parametrem fokus, żebyś posłuchał sobie, jak to dokładnie działa i z czym mamy do czynienia. Posłuchaj, podbiłem maksymalnie parametr fokus i posłuchaj, jak to brzmi. Uważając ze swojej strony kochanie jako swoją cnotę, dobroć i łaskę, ona będzie kochała, uważając swoją miłość za szczęście i ob Okej, okay, no może wybierzmy już inny parametr, ileż tej cnoty. E, jednak żyjemy w świecie, w którym różnie to bywa. E, coś takiego. Czego ty w ogóle chcesz od miłości? Ja? Od miłości? Ja nic nie chcę od miłości. Niech tego diabeł weźmie, kto czegoś chce od miłości. Ja mam od niej strzykanie w łopatkach, ale gdybym był inny niż jestem, gdybym miał określić, czym miłość być powinna. Gdybym od niej czegoś chciał, to bym chciał czego? Hop! Hop i już. I zmieniliśmy właśnie Wojtkowi hokus. Pokus, i w ten sposób zmienił się głos. I moim zdaniem mamy bardzo fajnie podbity środek, ale taki bardzo, bardzo ładny. Jest ten dźwięk nasycony. Aczkolwiek przesadziliśmy zdecydowanie teraz z tą barwą. Można wobec tego bardzo delikatnie zmienić ten głos i nadać takiego fajnego, fajnego, prezencyjnego dźwięku. Posłuchajmy, wobec tego ja to teraz zrobię. Zmniejszę oczywiście z tego extreme do delikatniejszego dźwięku. Jak to brzmi bez wtyczki? Czego ty w ogóle chcesz od miłości? Ja? Od miłości? Ja nic nie chcę od miłości. Niech tego diabeł weźmie. A teraz z wtyczką. Czego ty w ogóle chcesz od miłości? Ja? Od miłości ja nic nie chcę od miłości. Niech tego diabeł weźmie, kto czegoś chce od miłości. Ja mam od niej strzykanie w łopatkach, ale gdybym był inny niż jestem, gdybym miał określić, czym miłość być powinna, gdybym od niej czegoś chciał, to bym chciał. Czego? Hop, przeskocz! No, i przeskoczyliśmy właśnie do kolejnej opcji w wtyczce, o której dzisiaj opowiadam. Kolejną opcją jest opcja, która nazywa się Magic. Opcja Magic bardzo dobrze uzupełnia się z opcją Focus, bo też oscyluje w granicach właśnie takiego środka prezencyjnego. I ustawiona również w pozycji 40, tak mniej więcej, robi również bardzo dobrą robotę. Ja teraz to zrobię, tak żeby jednak skrócić ten tutorial. I posłuchasz, jak to będzie brzmiało na e, głosie Wojtka. I słuchamy teraz, co nam doszło, jak to teraz brzmi. Czego Ty w ogóle chcesz od miłości? Ja od miłości? Ja nic nie chcę od miłości. Niech tego diabeł weźmie, kto czegoś chce od miłości. Ja mam od niej strzykanie w łopatkach, ale gdybym był inny niż jestem, gdybym miał określić, czym miłość być powinna, gdybym od niej czegoś chciał, to bym chciał czego? Hop, przeskocz. Żeby się składała w równej ilości z żądzy i czci. No i tu właśnie warto pamiętać o tym, że przy tak wtyczkach, które ingerują właśnie w dźwięk, warto pamiętać o równej ilości, że to wszystko powinno być wyważone, bo ja w tym momencie aby pokazać ci tą wtyczkę, aby pokazać ci jak działa ta wtyczka, dość mocno ingeruje w głos Wojtka. Natomiast ważne jest, aby Hop, przeskakiwać z jednego parametru do drugiego, ale aby to wszystko też było wyważone. Wobec tego, jak będziesz korzystał z tej wtyczki i posprodukował swój dźwięk, to warto przeskakiwać, bawić się, eksperymentować, ale wyważenie, żeby to wszystko miało również i delikatność, bo nie jest problemem no, odlecieć i trochę mocniej e, poturbować jednak ten dźwięk, a e, przecież głos lektora to jest piękny głos, i wtyczka jest tylko przyprawą. Ona ma delikatnie ten głos doprawić. Dzięki serdeczne i zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do łapek w górę do dołączenia do mojej grupy Dobry Poziom Dźwięku Podcast. No i na moją stronę zapraszam też www.dobrypoziomdźwiękupodcast.com. Nie pokazałem Ci wszystkich parametrów tej wtyczki, ale no nie jest sztuką nauczyć Cię w godzinę tej wtyczki, tylko po prostu zachęcić, żebyś poeksperymentował. Możesz pobrać demo ze strony producenta, a jeżeli Ci się spodoba, zachęcam do poeksperymentowania. Trzymaj się i powodzenia, inwestuj w swój dźwięk, naucz się dobrego dźwięku i daj jakiś feedback. Co nagrać? Co zrobić? O czym nagrać? Cześć!